Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii MotoGP 2019. Max Payne.pl przedstawia. No wybaczcie, że właśnie w odcinku 15, 16, 17 i 18 był za głośny mikrofon. Miałem jednym słowem z tym problem, także wybaczcie mi za właśnie ten głos w tym mikrofonie. Teraz jak słyszycie, jest już odpowiedni. Także kolejne Grand Prix, przechodzimy do Sachsenringu. No i tutaj jeszcze mamy coś takiego. Jak? Tak jest, ja tutaj sobie zainwestuję, jeżeli chodzi o ten engine. Tak jest, mam 25 punktów. Także jeszcze mi tu 10 punktów zostało. Także tu jest na 60, tutaj tak samo rama jest na 60, czyli jakieś 3 wyścigi to tak samo. Tak, wzmocnimy sobie ten moto. Chociaż nie wiem, czy bym zdążył w ogóle tutaj z tym na przykład 2 razy po 30. Mogę nawet elektronikę tutaj jednak zwiększyć, żeby mieć lepiej. Możliwe, że anti-wheely w następnym tuningu będzie dostępne. Może nawet tutaj w Sachsenringu przejadę dwa testy i te anti-wheely chyba zrobię do końca. Także tutaj Dovizioso wygrał. Przechodzimy do wyścigu. Sachsenring. Hello and welcome to the Sachsenring circuit for the start of the historic German Grand Prix. The tension is palpable. Mechanics and engineers are at work to sort out the final technical details before the start of this official session. The forecasts confirm what you can see for yourselves. The weather is excellent and it's going to stay that way for the rest of the day. Zaczynamy. Sachsenring. Kontynuujemy to. Jedziemy ten development test. Zobaczymy, jak teraz się sprawują. Ten silnik, bo go już teraz wzmocniłem. A co ja mówię? Anti-wheely, hamowanie silnikiem. A jeszcze V. Ostatnio właśnie jechałem i dlatego ta kamera została. Teraz to już będzie inaczej. No tutaj trzeba przejechać te testy. Będzie dobrze, jak ten motor sobie tutaj stuninguje bardziej na 100%. Ależ jedno kółko się w ogóle nie będzie liczyło. Ale dobrze nawet, bo muszę sobie tutaj zobaczyć, jak on się będzie zachowywał mi w zakrętach właśnie ten. Ale jak widać, coraz mi się lepiej jeździ, jeżeli chodzi o Moto 2. Bardziej czuję już te maszyny. Marcel Schroter przede mną. Jedziemy z nim razem. Kurde, kolejny lap. Zmarnowany. Nic, trzeba zrobić jak restart fly do startu, bo za bardzo się tutaj rozkojarzyłem, że tak powiem, podczas jeżdżenia właśnie tych testów. Także teraz trzeba się bardziej skoncentrować na jeździe. Sami Lowsa mamy przed sobą.
Binder. Ale tutaj się ze mną zderzyłem. Z bratem Binderem naprawdę się tutaj uderzyłem. Manzi. Rekord Pobiatoru. Sekundy przewagi. Egert przed nami. I Bastianini. Jest pięknie. Test zaliczony pierwszy. In the pit, the team look impatient to hear his remarks about his latest lap. I wouldn't rule out some changes to the setup. Kontynuujemy. Development test. Kolejny. To będzie dwa lapy, ale na innych oponach. Od razu medium, MM, czyli średnie. Zaczynamy drugi test. Let's see if some interesting information comes from the configuration chosen for the next lap. No ładnie tutaj zakręcamy, pięknie, delikatnie. Tutaj trzeba zobaczyć właśnie. A odpowiednia linia przejazdu. Ale blisko było. To zmaścił. Ładnie. Kto tam przede mną jest? Zobaczymy. Ben Schneider. Tutaj ładnie do końca, ładnie tutaj. No i o to chodziło. A razem z nim pojedziemy sobie. Jest aż tak dwie, trzeba... Hamowanie, hamowanie, może nawet go lekko trącimy, ale tutaj... Ach, kurde. No szczęście. Nie wypadłem poza trasę. Bo naprawdę dwa kółka by były do dupy zrobione. Go wyprzedzę, bo on jest troszkę za wolny. Obawiam się, że... mogę się nie wyrobić jednym słowem w czasie.
bardzo krótka trasa. Myślę, że może przystąpię do tego jeszcze kolejnego testu właśnie na Sachsenringu. Chociaż jest tam 5 lapów. Ale dzięki temu... Chociaż nie wiem, czy wystarczą dwa testy, mieć te 20 punktów i wystarczy. Dobra. Myślę, że chyba to starczy, żeby... Opony sobie tylko na miękkie dam. Tak, miękkie opony. Tutaj zobaczę tylko, jak sobie radzili rywale. Tak, tutaj ładnie, minuta 26 w pierwszym treningu. Baldassari, Alex Marquez trzeci. Alex Marquez czwarty. Ale dobrze, że Lorenzo Baldassari jest na drugiej pozycji. Ciekawi mnie właśnie, jak będziemy mieli pierwsze miejsce na przykład w teamie, jako właśnie ten zespół. I ciekawe, kto będzie pierwszy, ja czy on właśnie, jeżeli chodzi o tą fotkę, o te zdjęcie. Pierwsze miejsce, kontynuujemy. Okej. Okay. Oczywiście kwalifikacja. Tutaj trzeba naprawdę bardzo szybko pojechać i mocno pojechać. Sachsenring, kolejny wyścig. Dobra. Ze startu lotnego. No i jedziemy. To hamowanie do zakrętu. No tutaj w kwalifikacjach, żeby zrobić jak najszybciej pierwszego lapa i przystąpić do wyścigu. Tak sobie myślę, co teraz będę tuningował. Czy po prostu poświęcić te punkty na elektronikę, na anti-wheely? Myślę, że chyba tak. Po tym wyścigu właśnie będę to chyba tuningował anti-wheely. Nagashima przed nami. Zakręt do szósteczki, do siódemki, ładnie. Tutaj ciasno. Nie ma co, tutaj trzeba jechać i szybko, i płynnie. Nie wyjeżdżać poza linię toru. Jedziemy ładnie, płynnie. Fernandez przed nami. Minuta 26. Myślę, że to jest wystarczająco odpowiednie. Magnet tu pisze. Dobra, zmieniliśmy sobie kamerkę. Może teraz sobie to wyjdziemy. Tu. He's returned to the pit, but we can't tell whether he's satisfied with what he's done so far. Świetnie, trzeba tutaj teraz sobie opony zmienić na wyścig właśnie. No zobaczymy tutaj kwalifikacje. 3 sekundy do mnie to jest naprawdę sporo. Alex Marquez, Marcel Schroeter, Lorenzo Baldassari, Thomas Lutti i wygrana pięknie.
Kontynuujemy. Hello and welcome to the Saxon Ring Circuit. The waiting is finally over. The German Moto 2 race will be starting in just a few minutes. As you can tell from the footage, we're broadcasting from the track. We're looking forward to great weather for the race. No i kontynuujemy. Alex Marquez tutaj ładnie tu pokazany. The results of a Moto 2 race, but the riders we're seeing right now definitely seem to be the favorites. Marcel Schroeter. Dobra, jedziemy. Nie ma co czekać, jedziemy, kontynuujemy to. Concentration is at the max because it's extremely important not to lose positions early on this track. Ja pierdolę. 5 sekund kary. Mordę, 5 sekund kary. Zbyt mocno ruszyłem, normalnie nie mogę. Kurde, takie coś zrobić. No nic, ucieczka musi być. Tak jak w Moto 3 chyba, albo w Red Bull Rookie Cup. Właśnie taki właśnie błąd popełniłem, że teraz 5 sekund kary za to, żem za szybko wystartował. No nic, trzeba teraz pokazać klasę, jak się jeździ. Ciekaw jestem, jaka przewaga będzie. Cztery sekundy przewagi mam. Zachwiało mnie troszkę. Nie dziwię się, że tutaj Marc Marquez wygrywa. W takim złożeniu jeżdżą motocykliści, że naprawdę. Siedem sekund przewagi. Pawi. Otl. Martin. Za głęboko trochę. Wjechałem na trawnik. Na piach. Tutaj nie ma nawet co pajacować, że tak powiem, na tym torze. Bo jednak muszę zyskać przewagę. A widzę, że poza tym opony zaczynają się kończyć. Thank you.
No i ostatni zakręt. Albo sobie zaryzykujemy. Chociaż mieliśmy taką przewagę, jest wygrana. Chociaż była kara 5 sekund za właśnie fal start, to tak właśnie widać, 5 sekund jest kary za to. Kontynuujemy. To już jest 82 punkty przewagi. 21 punktów mamy do przebicia właśnie tego teamu Dynavolt. Undoubtedly, it was a perfect day for him. In addition to the victory, his position also earned him 25 priceless championship points. No i ładnie, kontynuacja, dwa treningi zaliczone, testy, to znaczy się 20 punktów, mamy już 30, tak jak właśnie mówiłem, i właśnie tutaj sobie wzmocnię ten anti-wheelie, bo hamowanie silnikiem już nie, a w przyszłości myślę, że tylko engine będzie tutaj jako silnik zwiększony, więc system anti-wheelie już jest maksymalny. Bardzo fajnie, teraz będzie mi się o wiele lepiej troszkę jechało, ale zobaczymy, jak to będzie właśnie w Grand Prix Czech. Także Brno, kolejny 10. Grand Prix. Też sobie dwa testy zrobimy. Ale ładnie tutaj to wygląda z lotu, ptaka do Brno. Let's not waste any more time. The first round of free practice has already begun. We're about to see the first riders getting on track. The session. No i zaczynamy. Czeskie Brno. Kontynuujemy. Oczywiście zaczynam od development testu. Od pierwszego jednego lapa. No wreszcie mnie tutaj tak zjechało na tą stronę. Bo normalnie nie wyrobił w zakręcie ten autopilot. No jedziemy, pierwsze kółko mierzone. Jak tam, że widział, jakżem właśnie DJ Antonio tutaj, proszę bardzo. Jakżem widział właśnie tą generalkę, no to 21 punktów tracimy, jeżeli chodzi o team zespołowy. Dobrze chyba zrobię, jak tutaj nie będę zmieniał tego zespołu, tak jak robiłem to w Moto 3. Bo w Moto 3 aż dwukrotnie zmieniałem swój zespół i dlatego nie miałem możliwości od razu wystąpienia w lepszych barwach. A teraz właśnie będę chciał i wygrać cały sezon i właśnie w teamie zespołowym też właśnie na pierwszym miejscu być. Bo na razie drugie miejsce mamy razem właśnie z Baldassarim. Prowadzi właśnie Marcel Schroter razem z Lutim. W jednym teamie są, dlatego będzie ciężko z nimi, żeby z nimi wygrać. Dulowicz tutaj jest, Dulowicz.
No i test zaliczony. Przystępujemy do kolejnego testu. No i świetnie, do kolejnego testu trzeba przystąpić. Zobaczyć, teraz kolejny test. Tym razem będzie to dwa okrążenia, ale na średnich oponach. Tu sobie tak ustawię. Tak, obydwie średnie opony. I dwa lapy. Co to za mną jest? Nieważne. Trochę za szeroko. Jest wszystko bardzo ładnie. Kolejne. Zakręt. O kurde. Ja cię... W mordę, to się już nie liczy ten test. Kurde, to okrążenie nie będzie się w ogóle liczyć. Nie wiem, czy zrestartować to, czy czasami nie jechać dalej, ale mi się wydaje, że chyba będzie lepiej to już teraz zrestartować, jeżeli chodzi o ten test, bo i tak on się już nie będzie liczył. Też tak myślę właśnie, zrestartuję sobie to, bo ten test się nie będzie liczył. Bez sensu właśnie, żeby jechać okrążenie i po prostu niezaliczone mieć testy. Strata czasu właśnie w okrążeniach. No, teraz będzie ok. Nie, 2 minuty 6 to robiłem, tutaj trzeba zrobić 2:16, żeby zaliczyć te testy, więc na spokojnie, może podjadę do tamtego zawodnika przede mną i będę już za nim jechał sobie jego tempem wyścigowym, to znaczy treningowym tempem. Porównując właśnie ten team, którym byłem przed chwilą,
Znaczy kilka wyścigów przed tym, jak właśnie podpisałem kontrakt właśnie tutaj do Flexboxa razem jadąc z Baldassarim, to ten motor jest, że tak powiem, lepszy. Osiem, więc spokojnie. Spokojnie mogę jechać za Fernandezem, dlatego że on jest szósty. Numer 6 ma wystawione. To znaczy, że on jest szóste miejsce zajmuje w treningu. Za Fernandezem, spokojnie. Elegancko. Ktoś się wywalił? Chyba Luti. Tak, Luti. Tutaj, a wyprzedzimy go sobie, albo a jednak wyprzedziliśmy, bo Fernandez zjechał do boksu. Ładnie, zaliczony test, o to mi chodziło. Pięknie, 10 punktów w tamtym teście, tutaj 10 punktów, więc jest 20. Whether he's satisfied with what he's done so far. Dobra, już po tych testach myślę, żeby sobie to przewinąć i wystartować właśnie w kwalifikacji. Dobra, tutaj co my tutaj będziemy mieli? Tak, jest 4 sekundy przewagi. Alex Marquez tutaj ładnie pojechał. Free practice is over, and whilst the riders who are still on track make their way back to the boxes, be sure to stick around for a look at the times for this weekend. Kontynuujemy. Here we are, back at the track, waiting for the second qualifier. Okej. Okay. No i od razu żeśmy przeszli do kwalifikacji numer 2, więc nie pozostaje jak tutaj zrobić dobrze mierzone kółeczko, zająć pierwszą pozycję i wystartować w Czechach. Dobra. Zmieniamy całkowicie opony, bo jechaliśmy na średnich, teraz zmieniamy od razu na miękkie, bo jest kwalifikacja. Większość zawodników właśnie jedzie na miękkich oponach w kwalifikacjach. No, tutaj. Jedziemy. No i zaczynamy nasze mierzone kółeczko.
Ale tutaj było za dużo gazu dodawałem właśnie tutaj na tym zakręcie. No, było blisko. Dohamowanie do trójki. Na czerwono sektor odpalony. Kto jest przed nami? Będę go próbował wyprzedzić. DJ Antonio, on jest 13 miejsce, ma na razie kwalifikacja. Ale tutaj się zahaczyłem o niego, o jego tylną oponę. I o to chodziło. 2,5 nawet. Jak mnie wyrzuciło. To było normalnie. We're taking things inside the pit, where the team is waiting for the rider to come back. No nic, przesuwamy to i sprawdzamy, jak to będzie wyglądać. 3 sekundy czy 2 sekundy będę lepszy od nich. 6 sekund, no proszę, nie, 5 sekund. Marcel Schroeter, dobrze, że Lorenzo Baldassarri jest tutaj w pierwszej trójce. Tylko, że tu mamy Schroetera. O kurde, Schroeter i Lutti, oni są przecież w tym samym zespole. Musimy to wygrać. The skies over the track are clear of clouds and the latest weather reports forecast temperatures in line with the seasonal average. It was a long weekend for the two riders, but finally the showdown is here. Opony. We're coming to you from the starting grid. There's tutaj just a few minutes to go before the race begins. Okay. Marcel Schroeter, Thomas Lutti. No, tutaj będzie ciężko, bo obydwa moto są przede mną. Bo to są ten sam zespół. Baldassarri musi tutaj lepszy być od nich. Oby właśnie Baldassarri był lepszy. To będzie naprawdę fajnie. No, trzymamy. Puszczamy sprzęgło. No, dobry start. Marii tutaj wyszedł na prowadzenie, no proszę. O, Schroeter. Fernandez. Nagashima, Fernandez. I prowadzi tą grupkę Luca Marini. Przyrodni brat Rossiego. Ale Marquez tam odpadł. Xavi Vierge. Ale on jest z mojego teamu przecież. Fernandez.
Luti. Z tyłu, muszę zobaczyć jak to wygląda. Tutaj może zerknę. A Baldassare jest tam. Baldassare już jest tuż za nami. Tutaj Lutiemu trochę przeszkodzimy. On ciasno jedzie ten Luti. Ale błąd zrobiłem. Teraz to muszę naprawdę jechać 100% swoich możliwości. Za bardzo się tutaj bawiłem. Lekuona. Bob Schneider. Manzi. Alex Marquez, Xavi Vierge. Ale mnie tutaj zarzuciło. Już myślałem, że będzie gleba. No teraz trzeba naprawdę dobrze jechać. Bastianini. Ładnie tutaj. Gardnera wyprzedzamy. Nagashimę. Navarro. No tutaj trzeba naprawdę. Sam Lowes. O kurde. Wewrotka. No niestety, tak myślałem. Za bardzo się tutaj bawiłem. Przez to po prostu mój team może naprawdę ucierpieć. Cholerka. No nic. To może być moja pierwsza przegrana. W tych wyścigach moja pierwsza przegrana. Zamiast pomóc teamowi, przegram to na własne życzenie. Koncentracja jest naprawdę duża. Marquez, przesuń się. Bastianini. Gardnera weźmiemy tutaj jeszcze na Gashimę. Oczywiście tego wyścigu nie wygramy, ale będziemy... Schroeter, Sam Lowes.
No, na szóstej pozycji. No, niestety. Nie pomogliśmy. To jest mój pierwszy wyścig, który jednak na własne życzenie przegrałem. Chociaż miałem najlepszy czas. Luca Marini wygrał ten wyścig. Fernandez, Luti, Baldassari. Dobrze, że właśnie Baldassari był. Ale gdzie jest Markel Schroter? A, za mną. No i zobaczymy, jak to teraz wygląda. Champion obiekt top 3. No niestety chyba tego nie zaliczyłem też. 14 punktów. No kurde, bym to wygrał, to naprawdę już by było coraz mniej. Kontynuacja. No i właśnie to jest to. Nie ma pokazówki wygranej. Przegrany wyścig. Ręce rozłożone. Na własne życzenie właśnie przegrałem ten wyścig w Brnie. Tak się czasem zdarza. No i nawet tutaj widzicie, top 5 pozycja. Tylko dostałem 3830 punktów. Ale dwa testy są zaliczone, więc myślę, że na tym odcinku sobie zakończymy. Także tutaj 20 punktów. 60 jest na silnik, czyli jeszcze 2 Grand Prix i będę tutaj silnik robił. No chyba, że tutaj od razu zacznę od 100% elektroniki, żeby mieć. Ale zobaczę. Może jednak poświęcę tę kasę na właśnie elektronikę, bo tutaj jednak 30 punktów. Także tak jak mówię, Valentino tutaj Rossi wygrał. Luca Marini od razu pisze pierwsze miejsce. Także jak Wam się podobało, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę, udzielić jakiegoś fajnego komentarza. Także wybaczcie, że właśnie te 4 odcinki były za głośno nagrane. Miałem jednym słowem problem z mikrofonem. Także do zobaczenia.